Witam serdecznie. Dzisiaj druga część przetwornicy. Ja napisałem w komentarzu, że to jest w tytule, że to jest 1000 W. No może uda się i więcej. Wszystko w zależności od tego transformatora. W każdym razie cały układ, wszystkie elektroniczne rzeczy, może jeszcze nie wszystkie, tylko kondensatorów mi brakuje, potencjometrów, ale to co mam włożone to będę lutował. Postaram się dzisiaj to uruchomić, ale pokażę Wam jeszcze jeden układ, który wylutowałem, a wylutowałem ją, przypominam, TL494, a wylutowałem ją z takiej płytki. Płytka strasznie zabrudzona, przeleżała na zewnątrz i to na pewno deszcz na to tutaj, to była płytka mokra, można powiedzieć, ale wylutowałem ten układ, ten jeszcze drugi spróbuję wylutować, nie wiem nawet co to za układ, bym musiał zobaczyć w notę katalogową. W każdym razie nawet z takich rzeczy można odzyskać coś do sprawdzenia. Jestem ciekaw, czy ten układ jest sprawny też. Nie jest on za czysty, tylko to tak wygląda, jakby cały czas na niego, jakby był w wodzie po prostu. Taki brudny, rdza, bo obudowa była pogięta i cała zardzewiała. Ale nie w tym rzecz. W międzyczasie przyszła mi paczka od Fabiego. Fabi też robi elektronikę, naprawia różne rzeczy. Wchodźcie na jego kanał, chociaż ostatnio nie ma za dużo filmów, ale to ze względu na pracę. Ja też pokazuję Wam to, co u mnie jest na warsztacie, jeśli mam chwilę czasu. I może teraz otworzę to pudełko, tą paczkę. Prawdopodobnie wiem, co jest w środku, ale zawsze to jest jakaś niespodzianka, bo nie wiadomo tak naprawdę, co jest w paczce. Pudełeczko profesjonalnie zapakowane. O, zobaczcie, mega zapakowane. Wyświetlacz to był chyba Nokia. Tak, to był Nokia. Bardzo fajny wyświetlacz. I tu zaraz mi się przypomniał miernik. W mierniku troszkę jest inny wyświetlacz. A tym miernikiem, tym testerem do sprawdzania tranzystorów właśnie sprawdzałem te tranzystory tutaj. To wszystko jest wylut. Wylutowane elementy do tej przetwornicy zastosuję. Ale oprócz tego, ja widzę, kolega mi też przysłał nowy, całkiem nowy, firma Texas Instrument i TL494 łącznie z nową podstawką. Dzięki Ci, kolego. No super, tą podstawkę chyba od razu tutaj wlutuję właśnie w ten układ, ale najpierw sprawdzę ten scalak, czy one są, te wyluty, czy są po prostu dobre. No i to wszystko, tyle, więcej w paczce tutaj nie ma, ale nie chodzi o to, co jest w danej paczce, tylko chodzi o pamięć. Jeśli macie jakąś elektronikę do przetestowania, czy do sprawdzenia, no to z chęcią to zrobię. Jeśli nawet Wam coś nie jest potrzebne, to też taką paczkę przyjmę. Jeszcze raz dzięki Fabi. Ten wyświetlacz na pewno będę testował w jakimś układzie Arduino, może w EMOSie. Nigdy takiego nie miałem, powiem szczerze. Także to już sobie odkładam tu na półeczkę, a zabieram się za lutowanie tej przetwornicy.
Dobra, przyspieszam film, jak zwykle. Płytkę polutowałem, może jeszcze nie do końca, brakuje mi kondensatorów i potencjometrów, dwa potencjometry, tak jak widzieliście na schemacie, zresztą ten schemat też jeszcze umieszczę pod koniec filmu, jak to jest polutowane, tak, w ten sposób. I tu wam chciałem pokazać jeszcze w tej części, że ścieżki na tej płytce uniwersalnej są tak jakby z góry na dół, w ten sposób. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać. Z góry na dół są ścieżki. I teraz tu, jak mam podstawkę i układ scalony, no to część wyprowadzeń jest na tą stronę, część na tą stronę. Nie ma takich ścieżek, które łączą nóżki w ten sposób. I dlatego trzeba tutaj tą ścieżkę przeciąć, tak by nie było zwarcia między tymi nóżkami, bo są takie miejsca, owszem, że tak jak w tym przypadku w tranzystorach, że muszą być połączone te dwa tranzystory, tak to zrobiłem, ale są takie ścieżki, które trzeba przeciąć. Niektóre trzeba zmostkować, tak jak tutaj widzicie. Zmostkować, a niektóre
oporniki, wiadomo, idą od ścieżki do ścieżki. I tutaj na przykład w ten sposób się łączy, nie? Bo ścieżki, jeszcze raz pokazuję, tak, są z góry na dół. Jest przejście. A to przejście nas nie interesuje, więc co sobie wymyśliłem? Wymyśliłem sobie w ten sposób, że wezmę wiertło, delikatnie rozwiercę tą część miedzianą i tą płytkę, nie oczywiście na wylot, bo na wylot uszkodzę jakiś element, tylko delikatnie jakby usunę, tu zobaczcie, delikatnie usuwam tą, miedzianą, płytkę, ten nadruk miedziany. A resztę, to co zostanie, to ostrym nożem. Zaraz wam pokazuję, jak to zrobię. Nożyk mam na drugim warsztacie. Także nożykiem tutaj powycinam te rzeczy, te tutaj między tymi nóżkami układu scalonego, i tutaj jeszcze mam do wycięcia, do przecięcia te dwie ścieżki. No i teraz zobaczcie, wiertarką, tak jak wam mówiłem, tutaj wszystko wyczyściłem. Troszkę jest takiej zabawy, żeby te kawałki miedzianej płytki nie weszły tutaj między nóżki tego układu i też między tranzystory tutaj, gdzie była wiercona ta płytka miedziana. Także no tak to wygląda. Jeszcze może tak z bliska wam pokażę, że w ten sposób, że jest po prostu tutaj wszystko wyczyszczone i przewiercona ta płytka w miejsce tych otworów. Później wyczyszczone to nożem. Jeszcze taka uwaga, jeśli cokolwiek lutujecie, no to na samym początku, wiadomo, mostki, rezystory, te oporniki, kondensatory na samym końcu, tranzystory i układ scalony, no tak jak w tym przypadku, no to można było zrobić to wcześniej z tą podstawką, no bo podstawka to jest tak jak złącze jakieś, także to na początku samym i mostki, oporniki, tranzystory. Taka zasada jest. Ja się tego trzymam. Dobra, nie przedłużam, do następnego razu. Tutaj z dwoma tranzystorami mocy wyjdę, a tu prawdopodobnie będzie potencjometr. Albo dwa nawet potencjometry. I następnym razem będę sprawdzał ten cały układ. No nic, pozdrawiam, nie przedłużam, łapki do góry, suby i zapraszam na następny odcinek z serii właśnie tej. Już będziemy testować płytkę i zobaczymy, jaki maksymalny prąd, obciążenie i jak to w ogóle wszystko
pracuję. Dobra, pozdrawiam, nie przedłużam. Wszystkiego dobrego.